Dzień dobry, dzień dobry, ciach! Środa, dziesiąty dzień projektu. poszły konie po betonie. Słuchajcie, wczoraj szalony dzień, nie udało się wszystkiego zjeść, więc duża część tego mojego koryta jest już zahibernowana w pracy i czeka na mnie. Natomiast ja nie mogę się obejść bez takich mieszanek. Uwielbiam świeże warzywa, do lata jeszcze dość daleko, ale i tak zimą da się coś zrobić, Słuchajcie, Duży, taki pojemnik, on ma chyba litr 20, coś w tym stylu, wypełnione po brzegi warzywami. Mamy tutaj tak, papryka czerwona i papryka żółta jako te podstawowe źródło witaminy C. Mamy pomidora koktajlowego, mamy ogórka zielonego, tutaj trochę solaniny i też takich dobrych soli mineralnych. Cebula jako ten dodatek, jeżeli chodzi o bakterie obójcze, bakterie statyczne. No i też nie ukrywam, że pasujące do, do, do serka. Mamy tutaj szpinak baby oraz rukole jako ten dodatek, który zawiera chlorofil. A chlorofil jest bardzo ważny. Najczęściej w warzywach zielonych występuje, chociaż w niektórych żółtych także. Dobra, to tyle w teorii. A, jeszcze koperek, zapomniałem. Koperek, uwielbiam koperek do serka. Koperek, koperek, koperek i szczepierek. to są dwa takie dodatki, które są dobre. Tutaj mamy serek wiejski. teraz się odezwie. Pewno ktoś, że ser ma 5% tłuszczu, a mówiłem, że do potraw węglowodanowych używa się produktów, które mają, żeby łącznie nie przeszły 4%. Tak, łącznie 4%, ale w całej potrawie. Więc nawet jeżeli mamy tutaj około 200 gramów serka, który ma 5% tłuszczu, i mamy tutaj przynajmniej za 400, no myślę, że jak nie lepiej, gramów mieszaniny takiej warzyw, które mają w zasadzie 0%. Można spokojnie założyć, że schodzimy z tej wartości 5%, nawet do około 3, więc, czyli jakby podsumowując, cały posiłek węglowodanowy mieścimy się w założeniach zasad diety Michacia, czyli poniżej 4%. No i mamy także ciach. Dobra, ja lecę ku chwale ojczyzny i mojej firmy pracować, w związku z powyższym życzę miłego dnia i może do potem. No i mamy obiad, słuchajcie. Tak w zasadzie nie wiem, jak to nazwać, bo to jest taki eksperyment. Jeden wielki eksperyment, który się okazał wielkim sukcesem, słuchajcie, bo yy, sprawa wygląda w ten sposób, że bazą jest tutaj resztka rosołu. Jakieś tam resztki mięsa wieprzowego, które już nie chciało się nikomu zjeść. Zazwyczaj to odkładam i mrożę, później robię z tego pasztet. Natomiast tym razem stwierdziłem, że na tej bazie tej zupy, z tymi resztkami tutaj widać jak się włókienka rozchodzą, bo żeberka twarde jak smog, nie tego tego Żeberka się rozwaliły, ale włókna zostały. No i w tym momencie... Dołożyłem taki trochę miks z lodami w jednej szklance i mamy tak. Mamy fasolę czerwoną, mamy ciecierzycę, mamy zieloną soczewicę i mamy pomidory z puszki. Do tego wszystkiego, żeby to wszystko złamać smakowo, dołożyłem odrobinę kwaśnej kapusty. Co to powstał? kapuściak, trudno powiedzieć. Jakiś gulasz z takich socie, soczewic i, i, i różnego rodzaju... Cierzyc z fasolą? Nie wiem. W każdym razie do tego dodana papryka słodka, wędzona i wszystko smakuje genialnie, słuchajcie. Słodycz tych ciecierzycy i fasoli, do tego wszystkiego ten aromat z rosołu i mięso, no i na to wszystko lekka kwasowatość z pomidorów i kapusty kiszonej. Słuchajcie, świetne, polecam, poeksperymentujcie sobie w kuchni. Na pewno nigdy nie powstanie taka potrawa aż tak zła, że się jej nie da zrobić, nie da się zjeść. A najwyżej po prostu nie powtórzycie jej, ale bawcie się smakami, bawcie się jakby produktami, eksperymentujcie. Tymczasem smakowa, ja spadam jeść.